Nagrody finansowe prezydenta miasta otrzymało w tym roku 8 osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Proszę spojrzeć tylko, jak wielu kołobrzeskich zawodników i zawodniczek w tym roku otrzyma stypendia prezydenta. To jest naprawdę powód do dumy, bo sport przecież uszlachetnia i łączy ludzi. Rozwija nie tylko tężyznę fizyczną, ale również siłę charakteru i wolę walki, co jest niesłychanie ważne dla sportowców, ale również niesłychanie ważne jest w życiu dorosłym. Dzięki, między innymi dzięki Wam, drogie zawodniczki i zawodnicy, ale również trenerzy i trenerki, którzy wpajacie tę miłość do sportu i przekazujecie swoją pasję kolejnym młodym pokoleniom. Nasze emocje, emocje kibiców wielokrotnie szybowały w górę i przekształcały się później w dumę. Nagrody i stypendia otrzymali trenerzy i zawodnicy takich klubów jak Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA, Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska, Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Sztorm, Klub Sportowy Kioszyn Karate Kołobrzeg Buntaj, Akademia Młodzieżowej Piłki Siatkowej, Uczniowy Klub Sportowy OPP Powiat Kołobrzeski, Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg i Uczniowski Klub Sportowy Zapasy Kołobrzeg. Mam taką nadzieję, że dzięki temu wsparciu, którego udzielamy w formie stypendiów, a jest aż 27 stypendystów i 8 nagród, więc jest naprawdę ogromna grupa naszych małych, młodych mieszkańców, którzy stanowią powód do dumy i którzy osiągają tak wysokie i wspaniałe wyniki. Mam nadzieję, że dzięki temu wsparciu będziecie mogli dalej rozwijać z tą wielką pasją wasze marzenia. Na ten cel z budżetu gminy miasto Kołobrzeg przeznaczono środki w kwocie 51 tysięcy złotych.